Dzień dobry, tęskniliście za mną pewnie, bo cały rok byłem w ukryciu. Schowałem się po to, żeby w październiku, w połowie, a dokładnie w połowie października, wyjść z ukrycia i przyjechać w pewne miejsce w Polsce. Jak już pewnie domyślacie się, taka wąska, długa oś, to można być tylko w Skarżysku. Ze mną właśnie jest Rafał Walczowski, którego przedstawiać w ogóle nie muszę. Chciałem Cię, Rafale, zapytać o to, która to jest edycja, bo zdaje się, że to jest jakaś okrągła rocznica. Tak. Znaczy ostatnio mnie prześladuje trochę liczba 50 i to są nasze właśnie dokładnie 50 zawody długodystansowe, licząc od samego początku, od zawodów w Bartoszycach, zawody tutaj i zawody w Drawsku, także 50 zawody. Mów głośniej, bo wiatr wieje! Kawał, no dzisiaj właśnie mamy to nie do końca te takie aptekarskie warunki, jak to jak wielu mówi. Same dychy podobno, same dychy. Bo dzisiaj trochę wieje, natomiast no tak naprawdę to kawał czasu, bo to już jest 16 lat, no i właśnie 50 zawodów. Też niedawno miałem 50 szkolenie takie przygotowawcze do strzelania długodystansowych. No z wiekiem to jest jeszcze gorzej, bo już jest 50 i jeszcze tam trochę więcej. Tak, i dwie ósme moła. Więc generalnie to jakoś jest to 50, no ale oby, jak to się mówi, że oby 100 tak naprawdę ze wszystkim. Więc zarówno jeśli chodzi o zawody, i jak jeśli chodzi o inne rzeczy. Natomiast no tak to zawsze jest przy takich okrągłych, to zawsze jest okazja do jakichś myśli, no, podsumowań i tak dalej. No i ja strasznie się cieszę, że udało nam się, między innymi nam, no, oczywiście to co jest nie tylko my, ale wielu organizatorów, wielu sędziów i wielu ludzi rozwija ten nasz sport długodystansowy w Polsce. No ale jak mówię, tak długo, no to chyba tylko w zasadzie Longshot pierwszy i my trwamy z tymi zawodami i je rozwijamy. I strasznie się cieszę, że jest nas coraz więcej, tak? Czyli globalnie liczba strzelców długodystansowych w Polsce nam rośnie, przyrasta. Mamy bardzo, bardzo duże zawody, które, na przykład tak jak nasze zawody drawskie. Więc to należy się z tego cieszyć. Oczywiście zwiększa to poziom obronności, jak w ogóle w jakikolwiek sposób siłę uderzeniową narodu. Zgadza się. I strasznie się cieszę, że mogłem też do tego się przyłożyć, jakby z tym, co robię od wielu lat, razem z kolegami i to się w jakiś sposób udaje. Natomiast z drugiej strony, że też ciągle jeszcze czasami też nawet mi się jako zawodnik uda coś strzelić. Coś strzelić, tak. I tak nawet po jakiejś rocznej przerwie robię tylko kulki i nagle się okazuje, że bez treningu, uwaga, mając oczywiście odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i tak dalej, w tym sporcie długodystansowym można sobie świetnie poradzić. Nawet nie ten. Oczywiście zachęcam wszystkich tych, zwłaszcza którzy zaczynają, do tego, żeby jak najwięcej trenowali. I ważne, że to jest tak, żeby jak w każdym sporcie na przykład odpuszczali sobie trochę przed ważnymi imprezami, dlatego że jeżeli się zamęczą treningami, tak jest, to nie będą mieli ochoty na strzelanie. I wtedy im pójdzie gorzej chociażby przez to. Natomiast z drugiej strony oczywiście do doświadczenia, do pewnego poziomu trzeba dojść. Jednym, a czasami zawodnikom zajmuje to bardzo mało czasu i szybko są w stanie strzelać na bardzo wysokim poziomie. To się nazywa talent. Inni potrzebują tego czasem trochę więcej, ale z drugiej strony to jest właśnie tak, że jeżeli osiągniemy właśnie taki już poziom doświadczenia, to jest jeden z nielicznych sportów, w których można się dalej realizować bez ustannego ćwiczenia. Porównując to przykładowo z innymi sportami strzeleckimi. To jest tak, że w strzelaniach typowo ISSF-owskich, tak jak nawet karabinie dowolnym, tak jest, nie mówiąc o pistolecie, po prostu jeżeli nie mamy wyćwiczonej pamięci mięśniowej do określonych operacji, no nie jesteśmy w stanie strzelać na poziomie jakby wysokim i porównywalnym. Tu mamy jednak pewne podpórki. Oczywiście trzeba mieć bardzo dobrze opracowany i powtarzalny skład oraz trzeba wiedzieć o szeregu różnych rzeczy związanych z, tak jak no, z poprawkami na wiatr, z balistyką, żeby sobie umieć to wyliczyć. Jest szereg różnych rzeczy, które musimy wiedzieć, ale jak mówię, na pewnym poziomie później włącza się pewien automatyzm, a z drugiej strony nie musimy tego bez przerwy ćwiczyć. Tak? To jest taki piękny sport. Uwaga dla leni. Tak jak leni, tak. Bo
alternatywą jest PRS, ale tak jak Rafał kiedyś powiedział, to jest dla tych, co nie idzie im w tarczy. Ja się z tym nie zgadzam osobiście. Znaczy powiem tak, ja szczerze mówiąc, nawet nie była moja opinia, tylko jak pamiętam, jak PRS powstawał w Stanach, to taka brzydka, bo taką właśnie brzydką opinię niektórzy pisali na takich forach, na przykład Sniper Fight. Dobra, ale ja tu wtrącę, że to jest wymówka grubasów, którym się nie chciało po prostu ruszać. No, może, natomiast oni właśnie mówili tak, że i to o tyle by dla mnie to było możliwe, że to mogło chodzić o to, że to ci, którzy ten, dlatego, że to było od razu, jeśli chodzi o wybór nabojów, bo nie były to naboje te, które przykładowo tradycyjnie w sytuacjach taktycznych mogą się sprawdzić w zupełnie innych rzeczach. Oczywiście. Tylko czysto naboje o jak najlepszej precyzji, przy jak najmniejszym odrzucie. Przykładowo takie jak, nie wiem, 6XC i tak dalej, i tak dalej. A z kolei przy bardzo dużych wagach karabinów. Czyli w skrócie z tym, że wiadomo, że na sytuacji naprawdę taktycznej te karabiny Się zostawia w lesie i się ucieka. Dlatego na przykład ja dużo bardziej, jeśli mówimy o zawodach, powiedzmy, taktycznych czy parataktycznych, zawsze bardzo ceniłem, nie strzelając ich co prawda, ale z tego, co ten zresztą poznałem kiedyś organizatorów i tak dalej, Patryka, którego przy okazji pozdrawiam, jeżeli to będzie oglądał, to bardzo ceniłem zawody Mikita. Tak naprawdę. Jest. I uważam, że one były świetne właśnie dlatego, że łączyły w sposób bardzo konkretny to z jakimiś sytuacjami prawdziwymi. Zresztą bardzo dużo jakby ludzi ze służb też w tym uczestniczyło i też oni tam właśnie pochlebnie się w ten sposób i to była naprawdę dla nich dobra okazja do tego, żeby się sporo rzeczy nauczyć. PRS, jak mówię, do każdego sportu należy mieć szacunek. I ja to mam szacunek do PRS-u również, oczywiście. Uważaj, co mówisz. Ale kwestia jest taka, że to on jest jednak bardzo syntetyczny. Pewien sposób jest po przypomina prostu mi, inny. Przy pewien sposób mi przypomina mini PSC, tak? To znaczy, dlatego, że ten, więc oczywiście, żeby osiągnąć w PRS-ie bardzo dobry wynik, trzeba trenować. Bardzo dużo. Ta ilość złożeń, tak? To znaczy, ta pierwsza rzecz, która mi się zawsze nasuwała, że przykładowo w Mikicie, czyli czymś, co bardzo ceniłem zawody Mikita, tak naprawdę. Jest. I uważam, że one były świetne właśnie dlatego, że łączyły w sposób bardzo konkretny to z jakimiś sytuacjami prawdziwymi. Zresztą bardzo dużo jakby ludzi ze służb, z tym uczestniczyło i też oni tam właśnie pochlebnie się w ten sposób i to była naprawdę dla nich dobra okazja do tego, żeby się sporo rzeczy nauczyć. PRS, jak mówię, do każdego sportu należy mieć szacunek. I ja to mam szacunek do PRS-u również, oczywiście. Uważaj, co mówisz. Ale kwestia jest taka, że to on jest jednak bardzo syntetyczny. Pewien sposób jest po przypomina prostu mi, inny. Przy pewien sposób mi przypomina mini PSC, tak? To znaczy, dlatego, że ten więc oczywiście, żeby osiągnąć w PRS-ie bardzo dobry wynik, trzeba trenować bardzo dużo. Ta ilość złożeń, tak? To znaczy, ta pierwsza rzecz, która mi się zawsze nasuwała, że przykładowo w Mikicie, czyli czymś, co bardziej symuluje jakieś sytuacje, powiedzmy, parabojowe albo bezbojowe, to nie oddajemy wielu strzałów z jednego złożenia. Oczywiście. Bo w praktyce, gdybyśmy mieli taką sytuację, wiadomo, żebyśmy tego ognia nie otwierali. Rally, tak? Więc, a w PRS-ie jest to, że jednak z tych złożeń oddaje się więcej strzałów, więc dlatego trzeba, te złożenia ćwiczyć i to trzeba ćwiczyć je w zasadzie codziennie, czyli to się tak w pewien sposób pokrywa z takim sportem jak sport JSF-owski. Albo biatlon. No, dlatego, że jednak trochę ruchu. No. Właśnie jest inna specyfika, z kolei te karabiny znacznie cięższe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby wszystko jest jak jabłka w gruszki. Tak jest. Niektórzy lubią jedno i drugie. Tak jest. Nie ma też nic złego, żeby ktoś połączyć. Lubił to połączył, nie łączył i zrobić tak kompot jabłkowo-gruszkowy. Tak Paweł, troszkę się rozgadaliśmy, no, ja z tobą jak rozmawiamy, no to jest to tak 2 godziny. Dlatego w tym momencie bardzo ci gratuluję za osiągnięcie 50 lat. No, znaczy to swojego jakby wieku. No, to już nawet i 50 edycji, które tutaj robisz i mam nadzieję, że jeszcze pociągniemy bardzo, bardzo długo. Będziemy się starać tak do setki. A wtedy tort tak zrobimy ci w kształcie nie wiem jakiego. Tort będzie jutro generalnie, także mam nadzieję, zostaje. Że to będzie jakaś mimo jakaś tego, relacja. Że trzeba jechać wiadomo gdzie i co rozrobić jutro, tak żeby jest. Nie było, jak to się mówi, źle. Tak jest. Także ja w każdym razie bardzo dziękuję i jakby oczywiście zapraszam do strzelania tak naprawdę. Tak jest. Z naszego sportu długodystansowego do ten czy PRS-u. Tak. Na przykład ja uwielbiam PRS 22LR. Tak? Tak jest. Dlatego, że to obiekty potrzebujemy znacznie o mniejszych. Mniejsze. Świetnie się uczy strzelania, dlatego, że bardzo zawsze nauka strzelania bocznego zapłonu bardzo uczy nas tych rzeczy, które są do strzelania potrzebne, bo przykładowo przez to, że pocisk przebywa długo w lufie, tak naprawdę każdy błąd, który zrobimy na składzie, tak wyciskaniu z pustki,
prostu i tak dalej, bardzo na tarczy widać. Więc, na gongu. Więc uwaga, no, tarczy tak samo. Tak naprawdę w ogóle ćwiczenie 22, ale bardzo pomaga również. Tak i tanio. Cen. No, i po prostu później przechodząc do długiego dystansu, czy uwaga, dużego PRS-u, to wystarczy tylko dołożyć do tego odrzut. Chyba, że masz 6 dasher z dużym kompensatorem, no właśnie, wtedy się nic znowu, nie dzieje. I znowu teraz, uwaga, dobra, idziemy do tych taktycznych 15-kilowych karabinów w PRS-ie. Nie? Dobra, kończymy. Jeszcze raz piątka i super, pozdrawiamy Was i do zobaczenia na osi.